Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto i kolejne spotkanie w grze Lords of the Fallen. Nie będę was okłamywał. Nigdy nie miałem chyba aż tak wielkich problemów z uruchomieniem jakiejś gry, jak dzisiaj miałem z Lordsami. Tyle razy, co ja musiałem je resetować, instalować ponownie czy cokolwiek, więc po prostu jeszcze nigdy nie miałem takich problemów, jak już mówiłem. Więc cóż, dzisiaj zwiedzam dalej tam całą, nie wiem, świątynię czy co tam było, nie pamiętam. Nowa zbrojka. Mądrość. Nie dla mnie takie coś, sądząc po nawicwie. Bo ja do zbyt mądrych ludzi nie należę. Grając w Dark Souls 2 podzręczność chociażby. No ale cóż, może okazać się ciekawe. A póki co, bez zbędnego mordzenia, bierzemy i zobaczmy, jak tam. Drzwi zamknięte oczywiście. Jak mogło być inaczej? To fajnie byłoby za chwilę sprawdzić, jak się rękawica sprawuje w tej wersji. Spodziewam się tylko więcej, nie będę ukrywał. Okej. Przynajmniej te wroty można otworzyć. Szkoda tylko, że ich znaczenie jest zerowe. No ale cóż. Nie ma co narzekać. Ta rękawica dalej jest słaba. Co z tego, że dostała właśnie w sumie wzmocnienie? Nie, dalej coś z badziew. No cóż. Naprawdę nie wiem, co mam więcej na ten temat powiedzieć. Poza tym, że oczywiście się zawiodłem się. Mamy krzesło. Jakąś wajchę. I prawdopodobnie skrzynię na runy. Oczywiście, skrzynię. A. Po prostu jest zamknięty. Nie na runy. No a to cóż, nie będę ukrywał, mamy większy problem z tym. Wyznając mnie, to ja nie znajdę sposobu na otworzenie. Będę ślepy jak zwykle. Okej. Tu dalej jest to przejście. Dalej zamknięte. Więc no. Pora na nudne bieganie wokół i szukanie tego jedynego rozwiązania. W sumie nawet nie wiem, czego tak właściwie szukam. Jak mówiłem, to jedyne rozwiązanie może być czymkolwiek. Schodami, może być, nie wiem, jakimś skokiem, czymkolwiek po prostu. Ale jak widać, cokolwiek znalazłem. No, idzie mi lepiej niż myślałem. Dobra. Gra już mnie, że tak nazwę, wyjaśniła, zamykając przede mną kolejne drzwi. Miejmy nadzieję, że chociaż te będą otwarte. Zablokowane z drugiej strony. Nie, no super! Tylko odporność na truciznę. Nie wiem, czy to nie jest ściana, którą można zniszczyć, czy coś. Wątpię, ale wiecie, warto i tak sprawdzić. Jeden przycisk, super. Chociaż raczej nie, patrzę na to, że nie ma miejsca nawet, żeby tak zrobić. Ale może jednak... Nie. To nie jest rozwiązanie. To ja już nie wiem. Nie będę ukrywał, ja po prostu nie wiem. Może i tak za słabo jeszcze szukałem czy coś, ale mniejsza z tym. Ostatnio tak, tutaj przylazłem, czyli teraz trzeba iść dalej. Okej, to były te drzwi, które już otworzyłem. I w sumie nic. Chociaż... Nie wiem czemu, wydaje mi się, że to może być też z drugiej strony coś. Albo że nie wiem, jeszcze tu będę wracał później w jakiejś innej sprawie, czy cokolwiek. No tutaj sprawdzałem, wiem, że byłem zamknięty, więc nawet nie wiem czemu to ruszam. Ale dobra. No to pora iść dalej.
Tutaj byłem, pewnie tak. I wiem, że strasznie chaotycznie macham tą kamerą, ale jakoś tak dzisiaj. Mam taki dzień po prostu. Więc okej. Z tej strony nic. Nie, może ono coś powie. To już coś było takiego. Dobra. Te dialogi już były. Czyli tak naprawdę jedną nadzieją dla mnie na to, żeby coś osiągnąć, jest odnalezienie tutaj tej wajchy czy czego tam. Ta lokacja będzie poszukiwała. Dobra. Zresztą mniejsza o to. Czyli żeby to było takie proste. Nie. Oczywiście. Oczywiście, że to było takie proste. Już nie mogło być inaczej. No dobra. Ciekawe, czy to przynajmniej otworzy mi... No nie wiem. Skrzynię, czy cokolwiek. Szczytna tabliczka. Ciekawe. Czyli coś jednak znalazłem. Prawdopodobnie czy dla tej całej jedki czegoś, tak? No cóż. Się zobaczę za chwilę. Oczywiście pierwsze co to. Dalej zamknięte. I zobaczymy jak to będzie. Może uda się zrobić jakiekolwiek postępy. Może standardowo, nie? A proszę, otwarte. Nie ukrywam, nie podoba mi się to. Nowy rodzaj przeciwników. Co jest? Co jest? Okej. Okay. I serce tyrana. Gdybym jeszcze wiedział o co chodzi, to byłoby fajnie, ale... Oczywiście, po co mam wiedzieć? Lepiej po prostu zarzucić mnie nowymi wrogami, których nie ogarną i... No. No właśnie. A potem się to tak kończy i ludzie się zastanawiają, czemu nie umiem. Okej. Okay. Oczywiście nie, po co podnosić? Może nie mam tego najwięcej, ale i tak warto moim zdaniem, ale nie gra. Zapomina o takich rzeczach. Bo po co? Tysiąc za jednego takiego. Mały klucz do wschodniego westybulu. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że to może być gdzieś tam wcześniej. Pewnie tak. Ale dobra, zanim jeszcze gdzieś dalej pójdę, to trzeba się zająć tymi wrogami po prostu. Dobra. Można iść dalej, można, nie wiem, tam wejść, czy coś. Nie, ten obszar jest jakby zablokowany czymś. Albo kimś. Ale dobra, mniejsza z tym. Bieraj po prostu. No i oczywiście powinien pewnie iść dalej, ale... Ja ze swoimi pomysłami w ogóle to... Zanim będę szedł gdzieś dalej, to muszę po prostu sprawdzić, czy aby na pewno... Ten klucz nie będzie pasował do jednych z tych drzwi, które tam w sumie były. Oczywiście zapisujemy. Bez tego, jak to się nazywa. Dobrą stroną, nie, złą. No bez odnowienia mikstur czy życia, bo po co, jak mamy magię, która to wszystko robi lepiej nawet.
Dobra. No i miejmy nadzieję, że może tutaj gdzieś właśnie to będzie zastosowane. I nie. Pewnie nie. Pewnie zmieniłem w ogóle miejsca, wszystko, sformułowanie czy coś. Dobra. Trochę ekspów nie szkodzi. Jeszcze gdzie były w sumie jakieś zamknięte rzeczy? Chyba tylko ta skrzynia. Ale wątpię, że to był klucz do skrzyni, chociaż to był mały klucz, więc może to sugerować jakąś skrzynię czy coś właśnie. Zresztą po co spoklować, można coś zobaczyć. Dobra. Serce tyrana. No i tu jest mały klucz do zachodniego westybulu. Niebieskawy klucz. Nie wiem, może ten kolor niebieskawy czy coś ma sugerować. Wszystko. Ja. Prawdopodobnie będę wiedział, kiedy dojdę w prawidłowe miejsce po kolorze czy coś. Póki co nie ma co marudzić. Nie zwlekać, po prostu idziemy dalej i poznawać lokacje. Ej, dobra. Może nie będzie aż tak źle. Że tam nie da się wejść, te wszystkie inne takie pseudofurtki są też poblokowane z nieznanych mi przyczyn oczywiście. Już myślałem, że to jest jakieś przejście, ale nie. Ja można zobaczyć skrzynkę, której oczywiście nie mogę wziąć. Więc dobra. Dobrze. I w sumie... Co teraz? Bo nie będę ukrywał... Jestem w lokacji, fajnie i w ogóle, no ale... Poza tym to nie widzę tu niczego. Dużo wolnego miejsca, bez jakichś konkretnych, powiedzmy... podpowiedzi co i jak. Jedyne co mi zostało, to rzucać schronienie na każdym kroku, tylko po to, żeby się leczyć. Nie marnując mikstur, w nadziei na to, że... No nie pożałuję tego szybko. Czytaj, co? Głęcik tego, kto się z nami wstawił? Okej. Okay. Głęcik tego, kto się za nami wstawił? Dobra, to mam też jakieś przejście. Ale zanim tam, to wolę przynajmniej te mury dobrze pozwiedzać. Chyba zaraz tych słów pożałuję. Jakaś niewidzialna ściana tu była przez chwilę. Co to za monstrum? To mi nie jest aż zbyt wytrzymałe. Ale ma macki jak niektóre stworzenia. Z Dungeons and Dragons. Takie pewne kreatury niezbyt przyjazne. Pieszcy umysłów. W sumie też Cthulhu i wielkich macki podobnych istot. Dobra, Harkin. Bij, zabij. A, to oni miksturki posiadają. Ciekawe. Dobra. Mniejsza o to, mam kolejną skrzynię. Czyli warto było. Proszę. Dobra. A w skrzyni skryty sztych, wielki miecz. Ciekawe. A i tu jest ta arena, którą można było zobaczyć tam z innej perspektywy. Ciekawe. No dobra. Nie będę tam wchodził teraz ani nic. W sumie. Chociaż chwila, mam tu jakieś schody. Czyżby to było to, o czym myślę? A proszę. Czyli jednak. Idąc dalej, odkryliśmy przejście do tamtych miejsc. I to w inny sposób już myślałem. Oczywiście nie kończymy się do wszystkich tych, które tutaj widać czy coś, ale... Okej. No nieźle.
Oczywiście dali sobie miejsce pewnie, do których nie... Czyli do tego miejsca był klucz, okej. Kolejna tabliczka, dalej nie wiem na co one są, ale dobra. I skrzynka, w której mamy... Spryt, lekkie buty. I okruch punktu atrybutów, nieźle. Dobra. Zanim jednak pójdziemy... W sumie... dobra, może nie zanim pójdziemy, coś... Po prostu idziemy i tyle. Kolejna tabliczka, tutaj... Runa oczywiście. I to prowadzi do skrzyni. Ciekawe jakiej. Ej, miałem nadzieję, że w ogóle to dużo mały rumbek, tak teraz dowiedziałem się wszystkiego o nich, co... Chciwość zbroja. Chciwość... Dobra, mniejsza o to. Najpierw nosił to coś, co przyspiesza regenerowanie many. I w ogóle wrogowie mają magów. Czemu to widzicie? Wreszcie nie jesteśmy jedyną istotą, która umie w magię. Wow. Trudno powiedzieć, że nie są aż tacy potężni. Czy co? Dwurożna tarcza, okej. Jeśli mam z tym wygrać, to nie ma innego sposobu niż modlitwa. Jeśli chcemy na szybko i łatwo to zrobić. Dalej. Bij. Bij i zabij. Tą kukłę modlitewną. Ale ja w tym czasie ci od pleca wejdę. I po problemie. Dobra. Tutaj mamy... kryształ pobosowy. Okej. Jest nawet dziwne jakieś słupy światłogenne. Ale dobra, to może lepiej się nie przejmować aż tak bardzo. Tutaj byliśmy już, tak. Tutaj nie zaglądam, czy zaglądam, nie wiem. Ale jest wajcha, to w sumie wajchnę, co mi szkodzi. I dobra. W takim wypadku chyba nie zostało mi nic więcej, jak wrócić skąd przybyłem. Dobra, mam jeszcze tam zejście w dół i resztę tego wszystkiego. Nie będę ukrywał, nie wiem czemu. Po prostu tak czuję, że zejście w dół może być tym głównym. Więc lepiej chyba będzie skupić się na razie na zwiedzaniu świątyni, a potem tam zejść w dół. Dobra, na spokojnie. A, czyli jeśli nie zablokuję ataku, to... jednym strzałem go unicestwiamy. Nieźle. Dobra. Co my tu mamy? Jakiś kryształ czy coś. Czyli w sumie nic takiego istotnego. I mam brak odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że za chwilę się naprawi. Halo, gra. Dobra, jest. Jest. I okej. Coś jeszcze? Nie. Prawdopodobnie nic takiego. Zagruzowane wejście. Tak jakby nie chcieli, żebyśmy tutaj mogli wejść. Czyli chyba dobrze mówiłem, że jednak tam przejście w dół będzie tym głównym. W ogóle nie wiem, czemu potem, jak dostałem brak odpowiedzi, to nagle gra się zrobiła dużo ciemniejsza. Ej, no cóż. Zwiedziliśmy wszystko, co się da, nie idąc w dół. Teraz pora iść w dół. Ja to już czytałem. I zobaczmy, co mi tutaj czeka. Poza kolejnym spotkaniem z... tą podobną istotą. Nie jest aż taka groźna. Chyba że tutaj mam jakąś metodę dobrą na zwalczanie jej. Okay.
Tam idziemy w stronę świątyni, tam się oddalamy się. Co nie ukrywam, najpierw bym chciał się oddalić się, bo jednak musimy znaleźć sposób na to, żeby powstrzymać tych całych mrugarów, czy jakoś tak. A skoro oni mieszkają prawdopodobnie w tej świątyni, to najlepiej będzie ich powstrzymać w świątyni, czy coś. Dobra. Dobra, znowu on. Super. Łatwo nie będzie. W szczególności, że nie wiem nawet gdzie jest jego... swoich duszy, czy jak inaczej to nazwać. Filakterium? A i super, jeszcze więcej piesów się pojawia. Znikąd. Po prostu uwielbiam takie sytuacje. Wrogowie najprościej pojawiają się znikąd. No i oczywiście śmierć. No, za to uwielbiam te gry po prostu. No, pan to... zaraz powrócimy, jak już tam dojdę. No dobra, pozbyłem się tych piesów. Trzech, czy czterech, już nawet nie liczyłem. Odzyskałem... doświadczenie. Tak standardowo chciałem powiedzieć duszę, ale... właśnie tutaj to jest... exp, nie dusza. I teraz można spokojniej trochę zwiedzać. Ale że prawdziwie spokoju tutaj nie ma nawet co mówić. Bądź co bądź, jednak dalej jesteśmy w terytorium wroga. Crystal of Travels, my biggest treasure and biggest loss. It grew so powerful. What journeys might the Roga seek? What journeys will the Roga find? Chyba ten cały rzemieślnik, czy jakoś tak. Czy wytwórca, nie pamiętam, jak się nazywał. Ale chyba to właśnie on mógł to mówić. Dobra, mam kolejne serce, czyli tamtym gościu, który nas zatkował. Tym razem już nie jest chroniony. I dobrze. Okej. I mam tutaj zestaw o nazwie Gryf. Ciężki pancerz. Czyli coś, czego chyba nigdy nie ubiorę. Nawet gdybym chciał. Najprościej w świecie, no zależy mi jednak na tym, żeby móc być w strefie zielonej bez inwestowania fortuny w wytrzymałość. Na średnim pancerzu musiałem sporo inwestować. Patrz, to mnie zjadło. Teraz skąd tam ten gościu przybiegł? Nie wiem. A jeszcze ich mi tu brakowało. Na szczęście są słabi. Ale nie ukrywam, bałem się, że spotkanie z nim doprowadzi do takiego stanu, że w sumie... no nie będę w stanie walczyć, bo wiecie, to będzie, ten mod będzie za słaby czy coś. Okej, okay, okruch magii. Gdybym jeszcze z tych okruchów korzystał, to byłoby fajnie. Dobra. Tutaj mam kolejną skrzynkę. A w niej zobaczymy, czy cokolwiek przydatnego, czy kolejne jakieś złomy. I mamy zamach, wielki topór, mądrość, średni pancerz. Czyżby udało mi się skompletować mądrość? Lżejsze zdecydowanie. I daje coś, co się nazywa opanowanie nad nim, jak to działa. Wiecie co, nawet... czemu nie? Będzie źle, to wrócę do harmonii, ale póki co mogę chyba wybrać mądrość. Tak. Ale to na chwilę dla odmiany. Ej, nasza tam, muszę przyznać. Nie pogardziłbym taką nawet na większości moich postaci. Czy to są wojownicy, lekko pancerzeni, czy to są jacyś, powiedzmy, magowie. Takie ubranko po prostu fajne, moim zdaniem. No oczywiście. Nie najlepsze, co można robić, stać w miejscu, kiedy cię bije. No i zawiodłem się na ciebie, Harkin. I dobrze mówiłem. Ale ciekawe, stąd mnie zahaczył. No dobra. Chyba widziałem tam albo kolejnego wroga, albo jakąś skrzynię. Albo notatkę.
Jednak był toksyczny. Nie, dobra, bo ja niczym trafiłem. Dobra, jest przejście dalej, albo tutaj w boka. Oczywiście, że w boka najpierw pójdę. I nie ma nic. Tak jakby mogło być inaczej. Dobra. Zobaczmy, co skrywa dalszy ciąg. Pora wajchnąć wajchę. I zobaczyć, co właśnie ona skrywa. Okej, okay, przeciwników. I okej, po problemie. Dzięki, modlitwa. Teraz tylko trzeba zarzucić standardową schronienie, chyba się nazywa? Już nie pamiętam nawet, chociaż tyle razy tego używam. Przejście niżej, albo ścieżka w tą stronę. Czyżbyśmy dotarli tam, gdzie mieliśmy dotrzeć? Co? Kufer zamknięty. Ciekawe. Wiecie co, nawet nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Prawdopodobnie zbliżamy się już naprawdę do zakończenia naszej przygody, skoro zaraz powstrzymamy całą inwazję. I kolejna tabliczka. Uwaga mnie. Znowu ty, gościu. Dobra, bierz serce szybko. Jeśli masz mieć szansę, Harkin, to właśnie tylko przy użyciu jego własnego serca. Dobra. Przy okazji chyba też wiem, jak się nazywa ten rodzaj wroga. Tyran, czegoś tak. To właśnie serce tyrana albo tytana. To jest albo tyran, albo tytan. Nie byłem zbyt uważny w tym wszystkim. Tam będzie dojście dalej, a tutaj mam jakiś skrót, czy coś. Dobra. I uwaga, uwaga. Nawet tutaj, serio. Czy nie da się tych pajaków odpocząć? Dobra, otwieraj, Harkin. Co my tu mamy? Okruch jedności ducha, odporność na truciznę. I napierśnik Sebi Gryf. Dobra, pewnie kolejna. O nie, teraz innego. I just came across an ancient message depicting what might be the most daring creation of the Rogar. Bigger than all the lords, it has an odd number of limbs. And its twisted flesh is mixed with weapons. And it said something about immunity or healing. Niewrażliwość czy leczenie? Wiecie co, to nie wróży niczego dobrego. Ale cóż, czemu nie? Niedługo pora będzie się z tym zmierzyć, zobaczyć, czym tak właściwie jest to coś. Serio. Krótka przerwa, domownicy wołają, jak zwykle. Dobra, miejmy nadzieję, że nie przerwą nam już domownicy tego ostatecznego spotkania. Mam już coś w miniaturę. Ewentualnie później nie wiem co. Okej. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. Czyżby? Jaki paskuda. Dobra,
Nie ma co czekać. Pora bić, zabić. No i proszę, widzicie? Gdybym marnował mikstury, musiał mój mnożnik expa zresetować teraz, żeby móc z nim walczyć. A tak to... Ktoś mi powie, jak mam z nim walczyć? Skoro on po prostu spami atakami. A ja ledwo co nadążam za czymkolwiek. Dobra, mniejsza z tym. Ja muszę go po prostu rozwalić. Ciekawe. Co, on wzywa jakichś sobie pomocników, czy co? Dobra, mniejsza z tym. Nie, na niego zdecydowanie potrzebuję prędszej broni. Bo to jest zabójczy i w ogóle, ale tutaj się liczy szybkość bardziej niż siła. Ja. Dobra, udało się. I pokonałem. Okej. Nieźle. Ja już myślałem, że będę musiał powtarzać bitwę. No cóż. Nie będę narzekał. Się udało. Nieźle. Teraz tylko pytanie brzmi, czy udało mi się wypełnić wyzwanie, czy nie? Chyba nie, skoro nic nie widzę, żeby z niego wypadło. Ja. Czyli pewnie nie wypełniłem wyzwania. Albo to leży gdzieś tak, że tego nawet nie widzę. Dobra, a co by się stało, gdybym tam wpadł? Nie, nie da się. No cóż. Serio, to jest boss, który nic nie oferuje? A nie, dobra, są jego dropy. I... zaliczyliśmy. Urias, broń drzewcowa. Podsiłkę. Mocny atak tworzy leczące pole. Okej. Okay. To pewnie nawet nie będzie działał, bo wiecie. Pokazuje to, co teraz na zero w prawie statystykach. Fajne. Jednak nie zmienia to faktu, że wracam do swojego młotka dziedzictwa. No i zaraz będziemy kończyć wszystko na dzisiaj. Lots of training. Sure. And taking care of that guy for you was just easy peasy. I would have managed. Well, to the victor goes the spoils. So I'll take this as a souvenir. What are you going to do with all those stone tablets? You have way too many. Let me help you out. Tabliczki? Dobra, niech weźmie. Here you go. Pleasure doing business with you. So long, and watch out for snakes. Okej. Okay. Jest tam mnóstwo okruchów za to. Tam jest dalej zablokowane. W sumie nie wiem, co teraz. Nie ukrywam. Co? Not kill Rock. Give me a good reason why I shouldn't kill you right now. Here come reward. Me, you, Craig. Okej. Co by to nie było, co ciekawe? Reward. For what? Go on. Craig, Ruhar brings skull. Craig, you
Human Stone. Rohak Reward. Okej, czyli po to kolekcjonowaliśmy ludzkie czaszki. What need have you for human skulls? Make potion crack! Pain or it stop! Cry! Give crack shield! Crack room spell unsealed! Kragrio! 15 skull ruga! Dobra. Here's that thing you were looking for. Urish many skull! Kra, kra! Need more! Skulls! Shield! Rohak take! Crook more skull rohak! Crook! Okej, okay. Oddaliśmy wszystkie czaszki, czy mamy jeszcze jakieś w kieszeni? Bo to mi się tak trochę zastanawia. Nie. Oddaliśmy już wszystkie 25 czaszek. Dobra. W takim też wypadku jeszcze zanim pójdziemy gdzieś, to oczywiście otworzę wszystkie skróty. Proszę, znowu mam ponad pół godziny odcinek. Nie no. Tu jest jeszcze więcej miejsc do zwiedzania i wszystkiego. No proszę. Choć co fajnie byłoby tu wszystko zobaczyć teraz, ale... No nie mogę. I tak już odcinek... Prawie... W sumie no... Prawie no... 40 minut. Dziwne znaki w starożytnym języku, super. Dużym powiedzieliście. Ale zanim... Zaczynasz mnie gościu wkurzać. Ale kontynuując. No zanim pójdziemy dalej czy cokolwiek... No zdecydowanie najlepiej będzie po prostu udać się do kryształu zapisu. Tym razem jestem skłonny nawet usunąć modyfikator. No i na teraz to tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Ej.